Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam na kolejnym spotkaniu w tej naszej wielkopostnej podróży, którą razem robimy. I z Pismem Świętym stajemy w prawdzie, stajemy wraz z Kościołem i jesteśmy zgromadzeni na modlitwie. Chciałbym zacząć to krótkie rozważanie cytatem z katechizmu Kościoła katolickiego. Wiem, że to się od razu kojarzy jakiś kolejny przepis, kolejna sucha formułka. Kiedyś też katechizm nie na półce leży. Rzadko kiedyś brałem pod uwagę katechizm i zaglądałem, ale polecam wszystkim, ponieważ jest kopalnią wiedzy i nie czytamy go. Jest tam naprawdę, są tak niesamowite sformułowania, które mogą służyć do rozważań, do kazań, ale równocześnie i do rozbudowy naszego wewnętrznego życia. Jedną z takich fragmentów katechizmu jest numer 675 i ten fragment katechizmu mówi tak. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Końcowa próba zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów. I teraz uwaga, za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. No, ten tekst to jest huragan duchowy. Czyli mamy tutaj mowę o końcowej próbie, o tym, że zachwieje wiarą ta próba wielu ludzi, że odsłoni nam coś, czegośmy nie widzieli, czy jakąś tajemnicę bezbożności. To będzie wszystko pod postacią jakiejś oszukańczej, czy inaczej fałszywej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie problemów za cenę odstępstwa od prawdy. To jest katechizm Kościoła. Dzisiaj ludzie lubią wykorzystywać religię, nie mówię o Kościele katolickim, ale w ogóle Biblię, religię, wszystkie chrześcijańskie odłamy. Kiedy ogląda się w telewizji tych telewizyjnych głosicieli, ewangelizatorów różnych z Stanów Zachodnich, Zachodniej Europy, ale szczególnie Stanów Zjednoczonych. I tam często jest to pomieszane. Psychologia, socjologia, z religią, z cytatami z Pisma, Jezus. Kiedyś patrzyłem na panią Jones Mayer. Dramat. Tysiące ludzi siedzi, bawi się dobrze. To jest taka właśnie religijna pokazywanie, jak rozwiązywać problemy. Gdzieś ta Biblia jest cytowana, niby. Ale to wszystko za cenę. To jest ważne, za cenę odstępstwa od prawdy. I znowu człowiek staje w centrum, to co mówiliśmy. Człowiek uwielbia samego siebie. Człowiek się uzdrawia, człowiek się lepiej czuje, człowiek rozwiązuje problemy. To wszystko jest potrzebne. Jezus uzdrawiał, Jezus mówił. Ale postawiliśmy siebie w centrum, na ołtarzu. Abyśmy mogli, to byśmy jeszcze weszli do tabernakulum i byśmy zrobili z siebie tam bożków. Moi kochani, ten tekst jest naprawdę niesamowity. Co jest tą oszukańczą religią dzisiaj? Gdzie w to wszystko wchodzi? W którym miejscu?
Nie chcę teraz komentować, są różne odgałęzienia, nie wszystko jest złotem, co się świeci, ale oczywiście wszystkiego nie można potępiać, bo nie można wylać dziecka z kąpielą. Ale przede wszystkim to, co mówi katechizm, za cenę odstępstwa od prawdy. Odstępstwo z prawdy jest ten czas, kiedy nie mówi się całej prawdy, kiedy mówi się pół prawdy, kiedy się mówi 80% prawdy, kiedy się mówi, nie mówi tych najmniej wygodnych, żeby nie stracić słuchaczy, klientów, tych, którzy za mną idą, którzy mną się zachwycają, żeby ich nie zrazić, żeby liczby rosły, słupki były, żeby wszystkie te krzywe szły do góry, oglądalności czy czegokolwiek, pogonią za tym, za cenę odstępstwa od prawdy. A wiemy, że mówienie prawdy nie jest dobrym marketingiem i czasami ludzi się traci. Któż będzie go znał? Twarda jest ta mowa i odtąd za nim już nie chodzili. Czyli uwielbienie samego siebie. I nawet teraz następny mówi, 677 mówi tak, królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła. Może tego oczekujemy. Zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła. Zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła. Bardzo mocne słowa i myślę, że bardzo ważne dzisiaj, kiedy żyjemy w zamęcie. Co to jest zamęt? To jest właśnie, zamęt to jest tam, gdzie są prawdy i półprawdy, i gdzie nie ma oficjalnego błędu. Widzimy, że coś jest nie tak, że rzeczywiście coś nie styka, że od razu czujemy, że jest to fałsz. Ale zamęt jest w ten czas, kiedy mamy wątpliwości wewnątrz. No dobrze ten facet mówi, no jest to przekrojące, no gdzieś tam coś mi nie pasuje, prawda? Gdzieś ten dach zaczyna cieknąć, ale jeszcze się nie trzeba przyjmować, większość dachu jest okej. No ale jednak zaczyna cieknąć. Gdzieś i ten zamęt, i którędy mamy iść, co mamy robić, kogo mamy słuchać. Ja mówię, mamy Biblię, mamy nauczanie Kościoła, mamy ten katechizm, który teraz cytuję, tu wszystko jest. Nie musimy iść do innych cudowności, innych proroc, gdziekolwiek pamiętam jadę, to potem jakiś wianek ludzi zawsze gdzieś tam jest i niech ksiądz przeczyta, tu są takie wizje, tu są takie, tu jest takie proroctwo, tu Pan Jezus mówi do tej, a ty do tamtego. To mnie nie interesuje. Tu jest sam katechizm, który nam dzisiaj mówi, mamy się bronić przed oszukańczą religią, która tylko rozwiązuje ludzkie problemy, ale nie prowadzi nas do Jezusa. Łatwiej dochodzi się do prawdy z błędu niż z zamętu. Kto te słowa powiedział? Święty Tomasz z Akwinu. Bo jeżeli jest błąd, ten czas mamy refleksję nad tym błędem, zastanowieni się, idziemy dalej. Ale kiedy jest zamęt, dojście do prawdy z zamętu jest bardzo trudne. To tak, człowiek lepiej się odbije od betonu niż od jakiegoś miękkiego piasku do góry, ponieważ zapada się. To wszystko nie ma podłoża tego wybicia się, nie może odbić się od tego miękkiego podłoża, od tego piasku. Przecież piękne słowa Tomasza, łatwiej dochodzi się do prawdy z błędu, od błędu niż z zamętu. To, co powiedziałem na ostatniej konferencji, Pan Jezus dostał wielkiej przemocy, doznał wielkiej przemocy ze strony ludzi. I to żyjemy w czasie teraz właśnie tego pretorium. Mój ulubiony obraz to jest Pan Jezus z berłem w szkarłatnym płaszczu i w koronie. Ten Jezus, który przecież jest Bogiem, mógłby ich zdmuchnąć wszystkim w mieniu sekunda. Aniołowie mogliby stąpić i zmiażdżyć wszystkich po kolei, wypędzić, zaraza mogła przyjść, a On stoi i ludzie plują Mu w twarz. W ciągu wieków była wielka przemoc fizyczna, wiemy co się działo, była bardzo okrutna, była bardzo brutalna i dalej tak jest. Jednak przemoc fizyczna nie była wystarczająco skuteczna, była zbyt widoczna i przemoc fizyczna nad wyznawcami Chrystusa rodzi męczenników, współczucie.
I obecnie sprzeciw, opór wobec Jezusa przybrał formę bardziej przemocy intelektualno-duchowej. Przez kłamstwo, przez oszustwo. Wiemy, że dzisiaj giną tysiącami ludzi na naszych oczach, dają życie za Chrystusa. Nieczęsto katolicy, ale to, co się działo i pewno dzieje, bez przerwy ginie ktoś za wiarę z Jezusa. Są męczenników, krew płynie ciągle jak rzeka. Ale ten opór wobec Jezusa jest właśnie na innej zupełnie dzisiaj płaszczyźnie. Na płaszczyźnie intelektualnej i na płaszczyźnie duchowej. Kiedyś, by zostać męczennikiem, trzeba było powiedzieć nie. To by wystarczało już wszystko. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj, aby móc stawić opór wszystkim tym, którzy wprowadzają nas w oszustwo, wszystkim fałszywym ludziom, którzy uczą nas innej Ewangelii. Dzisiaj jest to bardzo trudne. Trzeba znać naszą swoją wiarę, żeby stawić im opór. Trzeba znać swoją wiarę. Przecież to jest takie oczywiste. Jeżeli ja mogę znać, kochać kogoś, kogo nie znam. Jak mogę kochać Jezusa, którego znam tylko z wczesnych lat katechizmu, a resztę to jest wszystko tylko przyzwyczajenie, tradycja. Jeżeli ja w ogóle nie znam, co Jezus mówi, nie czytam Biblii, nie znam nauczania Kościoła, no to tak naprawdę to za kim ja idę? Czy on jest moją drogą? Pierwszy podmuch. Zdmucham je z tej drogi. Pierwsze niepowodzenie. Zawracam, zakręcam. Bo drogą, którą Jezus obiecał, jaka jest? To jest autostrada? To jest highway? To jest droga górska, trudna, śliska i stroma. Zawsze mi to zastanawiało. Jezus powiedział, i mało ludzi ją wybiera, mało. A wielką, przestrzenną, łatwą drogę wybiera tylu ludzi. To jest w Ewangelii napisane. Bo jest łatwo, bo jest przyjemnie. Bo Kościół, bo Jezus ma służyć mi, bo ja potrzebuję Go w danej chwili. Minimum wysiłku, a maksimum mam otrzymać. Jezus mówi, zupełnie ma być inaczej. W tej drodze życia, którą wam ofiaruję, ma być zupełnie inaczej. Jeżeli nie znamy treści wiary, panowie i panie, za kim my idziemy? Za kim? Za tym, który coś powie dziś w telewizji, za innym, którego pokażą w telewizji, za tym, którego opiszą w portalu. Bo ten powiedział tak, a ten powiedział jeszcze inaczej, a ten jeszcze inaczej się wypróżnił intelektualnie. I ludzie gonią, za kim mamy iść? Ja mówię, za prawdą, za Jezusem. Każdy z nas inny, jesteśmy tylko ludźmi, są nasze prywatne, mogą być zdanie, czy jestem księdzem, biskupem, kardynałem, to są moje prywatne wypowiedzi. Prywatne wypowiedzi nawet ludzi, którzy odpowiedzialni za najwyższych stanowiska. To są ich poglądy, ale nauczanie Kościoła jest niezmienne. Ale musimy znać, co Kościół mówił przez nauczanie papieży przez tyle wieków. To wszystko nie może iść do lamusa, dzisiaj jest już inaczej. Ostatnio czytałem, już nie pamiętam, jakiś ksiądz powiedział, że teraz jest pisana najnowsza Ewangelia. Najnowsza Ewangelia. Że już się, ktoś pisze najnowszą Ewangelię. Czyli już są zrobione poprawki, gwiazdki, zmiany zupełnie na nowe. I ktoś ładnie powiedział, kto nie wie i wiedzieć nie chce, ginie na własne życzenie. Gdybym ja słuchał wszystkiego, co się dookoła mówi i nawet przez ludzi Kościoła, no to ja bym już musiał na tabletkach być. Powiem wam szczerze, bo
No, kogo słuchać? Otwieram Ewangelię, otwieram świętych i czytam. Jeżeli zostali świętymi, to chyba nie pobłądzili. Naprawdę są źródła, ale czy do nich sięgamy? Dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że tego nie ma. Jest na wyciągnięcie ręki. Wiedzieć znaczy znać Chrystusa, Jego Słowo i pełnić je, aby Go miłować i naśladować. I tutaj jest ta głupota, jest była Ewangelia, którą Jezus mówił, że nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co miałoby uczynić go nieczystym. Lecz co? Wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. No i od tutaj mówi zabójstwa, cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, wyuzdanie, zazdrość. I w jednym z nich mówi głupota. Głupota. Nie jestem głupi, że do szkoły nie chodziłem, bo się źle uczyłem. To nie taką głupotę chodzisz, nie mam wiedzy. Ale to jest ta głupota duchowa, religijna głupota. Kto dzisiaj czyta gazety? Dobre, mówię. Ile tych gazet dobrych jest? Co czytamy? Co wybieramy? Jakie portale? Jakie gazety? Czyjeś wypowiedzi? Naprawdę długo trzeba się modlić, bo można wprowadzić bardzo dużo trucizny do swojego życia duchowego. I potem ludzie przychodzą i proszą mnie, ja nie wiem, ja wszystkiego rozumów nie zjadłem, bo jestem sam głupi. Ale mówię, jest tylko jedna droga, ale musisz ją znać. Nie tylko wiedzieć, że jest, nie tylko poszukiwać prawdy, jak mówiłem ostatnio, ale jak ją znajdziesz, to trzeba sprzedać tą rolę, kupić to pole i gdzie jest ta perła, sprzedać wszystko, co mam, kupić to pole, gdzie jest ta perła. Jezus w Pismo mówi tak, w liście do Hebrajczyków. Wpatrujemy się w Jezusa, który jest dawcą naszej wiary i jej celem. Wpatrujmy się w Jezusa. Wpatrujmy się w Jezusa. On zamiast należnej mu radości wolał przyjąć krzyż, nie bojąc się hańby. Co by się ze mną stało, by ktoś chciał hańbę zrobić? Bym się chyba postawił do bitki. Teraz zasiada po prawej stronie Boga. Rozważajcie więc dobrze, jak wielkiej wrogości doznał On ze strony grzeszników. I to jest ważne. Abyście nie upadli na duchu, ulegając zniechęceniu. Abyście nie upadli na duchu, zniechęcenie zabija nas. Zabija naszą wiarę. Wpatrujmy się w Jego, abyście nie ulegli zniechęceniu i nie upadli na duchu. Dlatego się nie wpatrujemy, nie znamy Go. Upadamy i ulegamy totalnemu zniechęceniu. Moi drodzy, złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć, mówi Jezus. Dzisiaj wchodzi wielu złodziei. Wchodzą wilki w owczej skórze. Wchodzą. Gdybyśmy wiedzieli, że złodziej przyjdzie okraść, to byśmy czekali, ale nie jesteśmy na to przygotowani. Nie poznajemy tych złodziei. Często to może być ktoś naprawdę bardzo bliski, dlatego ufamy. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby moje owce miały żyć. Jezus i Chrystus i misja Jego Kościoła. Żebyście mieli życie w pełni, na maks. Są niesamowite słowa. Jezus nie jest intruzem. On ci daje największą rzecz. Nie będzie się na siłę do nikogo życia wpychał, do niczyjego życia wpychał. Nie ogranicza nas spraw człowieka, takich czy innych, bo ja mam prawo. On ci tylko pokazuje tą drogę. Są zupełnie dwie przestrzenie. Złodziei i przestrzeń samego Chrystusa. Pytam się teraz każdego z was, jak wygląda twoja świadomość w tej sprawie? Iluś złodziei wpuścił już do swojego życia? Może takiego chłopca czy dziewczynki?
Ilu złodziejom otworzyliśmy drzwi, nawet nie musieli się włamywać. Ilu złodziei zaprosiliśmy do swojego życia, gdy nas podstępnie okradli. Ale oczywiście pretensje były gdzie? No tam. Jak mogłeś do czegoś dopuścić? Tego, bo byliśmy głupi, to trzeba nazwać. Po imieniu, bo wpuściliśmy złodziei, zaufaliśmy złodziejom. Ale kiedy przychodzi sam Pan i władca, właściciel, ten czas mamy do Niego tylko pretensje. Ja wiem, że łatwo się mówi, bo sam złodziei wpuszczałem do swojego życia. Szewy chcą wejść, szewy się chcą wkradnąć. Modlę się bardzo o ten dar ducha rozpoznania. Wiedział, kto jest złodziejem. Ale jak złodziej to pół biedy, ale kto udaje dobrego, a w środku jest złodziejem. Jest to naprawdę trudne. W tym całym zamieszaniu dzisiaj medialnym. Kiedy już mamy zamiast głów balony, kiedy wiemy, jak wybrać, módlcie się o ten dar ducha o rozeznanie. Nie ufajcie od razu wszystkim. Bądźcie roztropni, jak gołębice. Jezus mówi, bądźcie roztropni. Używajmy rozumu. Używajmy swoich głów. Używajmy ducha, który nam dał. Na chrzcie, na bierzmowaniu. Uwolnijmy te dary Ducha Świętego, które są tak pozamykane w wielu sercach, że gdzie one są? Nigdy nie były używane. Nie mówię, że od razu idziemy uzdrawiać, czy idziemy prorokować. Są inne dary, mądrości, rozumu. No ale jeżeli nie modlimy się o to, że Duch Święty dla nas w ogóle nie istnieje, nie interesuje nas to, no więc do kogo mamy potem pretensje? Moi drodzy, znamy słowa Jezusa do Faustyny Świętej. Jezu, ufam Tobie. A dziś jeszcze raz z tego miejsca chcę wam powiedzieć słowa, które są bardzo ważne, które są jakby nie drugą częścią, znaczą to samo, ale powiedziane też i z naszej strony, skierowane do niesamowitego kapłana ojca Dolindo, który Jezus powiedział, módl się tymi słowami, Jezu, Ty się tym zajmij. To nie znaczy, że jest psychologia. Ja nic nie zrobię z swojej strony, mam problem, Jezu się tym zajmie, idę na kawę. Ale kiedy przestudujemy życie ojca Dolindo, który swoim białym męczeństwem przypieczętował to wszystko, co spisał, napisał, pół jeszcze rzeczy nie jest większość odkryte, ale to, co już mamy, to dopiero odkrywamy, że my kapłani, bo to był kapłan, no i niestety przeżywał straszne, ciężkie chwile, ale nigdy nie zdradził, nigdy nie powiedział złego słowa. Ile tam musiało się rozgrywać dramatu. Jezus powiedział, nie łam się, ja jestem z tobą. Powierzaj mi wszystko. Nie mów mi, co mam z tobą robić w życiu, gdzie mam cię kierować. Tylko mi powiedz, Jezus się zajmie, a ty zrób swoje. Ty zrób swoje maksimum, ile możesz. Ze swojej strony. Studiuj, czytaj, ucz się, walcz. Módl się, utrzymuj czystość, walcz ze słabościami, a ja resztę swoje zrobię. Dlatego, moi drodzy, Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. Tu jest ważne, żeby w tym wielkim poście, na tych rekolekcjach, czy na jakiejkolwiek będziecie, żeby pamiętać to słowo nic. Nie pójdziemy nigdzie bez Jego łaski. On nam daje tak niesamowite rzeczy. On nam daje taką niesamowitą pomoc, którą my niestety odrzucamy. Ja swoją pomoc, największą i wszystkim mówię, znajduję dzisiaj w jedynej arce, którą znajdziemy w schronieniu, jak mówi, to jest niepokalane serce Matki Bożej. Kiedy wszystko już dookoła zawiedzie i wszyscy, ona nas nie zawiedzie z tej książki. Dalej będę czytał. Jak wiecie, zawsze mówię o konsekracji świętego Ludwika de Montfort. Tylu ludzi się konsekruje, tyle ludzi pisze, tyle mówi nasze grupy.
zawierzają się Jezusowi przez Matkę Najświętszą. Wchodzą do tej arki i mówią: cały jestem Twój, Maryjo, a przez Ciebie Jezusa. Zrób ze mną jako niewolnik, co chcesz. A Maryja mówi takie słowa, tak piękne słowa na ten czas. Chciałbym tylko niektóre zacytować. Nie pozwólcie, by ogarnęło was zniechęcenie. Mój przeciwnik uderza was, posługując się często dobrymi ludźmi i tymi, którym na różne sposoby dobrze czyniliście. Czasem posługuje się też waszymi współbraćmi, najbliższymi. Nadeszły czasy, o których mówiłam. Przygotujcie się na przeżywanie niewymownego cierpienia, opuszczenia przez najwierniejszych, wystawiania się na pośmiewisko, odsunięcia na bok, zwalczania przez przyjaciół, zwalczania za tych, którzy są waszymi przełożonymi, którzy poszli na kompromis ze światem. To są czasy odwagi i świadectwa. Wasz głos powinien przekazywać w coraz silniejszy sposób słowo Ewangelii. I to jest ważne, słuchajcie. I wszystkie prawdy wiary katolickiej. To są słowa Maryi. Musicie demaskować błędy, pokonywać podstępne zasadzki, odrzucać wszelki kompromis z duchem świata, dawać wszystkim przykład wierności Chrystusowi i Kościołowi. Nie można tego odłączyć. Chrystus tak, Kościół nie. Nadeszły czasy, w których powinniście kochać i uwielbiać Chrystusa ukrzyżowanego. Tylko w Jezusie ukrzyżowanym znajdziecie możliwość waszego ocalenia. Piękne słowa, nie pozwólcie, by ogarnął was lęk. Nadszedł czas waszego złożenia siebie w ofierze. Będziecie prześladowani. Więcej jeszcze, ci, którzy się wam przeciwstawiają, przeklną was, wzgardzą wami i odsuną was na margines. Wasi prześladowcy będą sądzić, że to, co czynią, jest miłe Bogu Ojcu. No, Ewangelia. Tak mówi Jezus. A Maryja dodaje jeszcze tak. A nawet mnie, waszej kochanej, niepokalanej mamie. To stanowi część mrocznych czasów, w których żyjecie. Ponieważ wchodzicie obecnie w najboleśniejszą, najciemniejszą fazę oczyszczenia. Kościół zostanie wstrząśnięty straszliwym prześladowaniem. Nowym, jakiego jeszcze nigdy nie zazna. I Maryja mówi na koniec tak. Żyjcie modlitwą. Żyjcie w ufności. Gromadzę was wszystkich w ogrodzie mojego niepokalanego serca, by ofiarować was Ojcu Niebieskiemu. Piękne są te słowa. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, mówi Jezus. Ja nie jestem tutaj, żeby was przekonać. Ja jestem tylko tutaj. Każdy kapłan, każdy, kto głosi słowo, jest tylko po to, żeby wam powiedzieć, że jest. Nikt nikogo w życiu na siłę nie przekonał. Ale proszę was, przemyślcie sobie te słowa, które teraz powiedziałem. Weźcie katechizm Kościoła. Nie idźmy za pozornym rozwiązywaniem naszych problemów, gdzie jest łatwiej. A przede wszystkim nie sprzedajmy Jezusa. Nie idźmy za cenę odstępstwa od prawdy swoją drogą. Nie uwielbiajmy siebie. Jednego, co mamy uwielbiać, to jest On. On nas tu wszystkich zgromadził. Dlatego proszę was, jeszcze raz, nie traćcie wiary. Weźcie tą książkę, co mówiłem. Weźcie świętego Ludwika, traktat. Konsekrujcie siebie i swoje rodziny. Błagam was.
żebyście wiedzieli, że coś się stanie ze światem. Ktoś by wam pokazał, że tam, w tym miejscu ocalecie, byście wszystko zrobili. Czemu jest tyle ignoranctwa? Jest jedyna arka. Jest to słowo, jest to serce naszej kochanej matki. Proszę każdego z was, póki nie jest za późno, nie idźcie tam, ale biegnijcie. Ona ciągle czeka na swoje dzieci, aby je uratować. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.